Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce i zapraszam Państwa do odczytania, obejrzenia prognozy z kart Tarota na miesiąc marzec 2019. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować. Pod spodem tego filmu jest link do strony, gdzie możecie obliczyć swój znak ascendentalny. I może tam znajdziecie w tym drugim znaku jakieś wiadomości dla siebie. Ewentualnie z jednego i drugiego filmu uda Wam się uzyskać jakąś informację, która zaspokoi Waszą ciekawość i rozwiąże może jakąś sytuację. No dobrze, to by było tyle. Karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je szybciutko przełożymy. I już patrzymy, co tam o naszych koziorożców. Z jaką energią wchodzicie w miesiąc marzec? Rydwan. No, szybko. Co pomaga bądź przeszkadza? Król denarów. Wasze działania, Wasze zamiary, jakie kroki w tym miesiącu będziecie podejmować, jakie decyzje. Gwiazda. Co odchodzi do przeszłości? Cesarz. O czym będziecie myśleć, co będziecie analizować, jakie tutaj strategie obmyślać? Eremita. No będziecie myśleć, będziecie myśleć. Będziecie analizować troszeczkę przeszłość, widzę. Wracać, nie wracajcie do przeszłości. Nie analizujcie przeszłości, kochani. Nie oświetlajcie jej, żyjcie przyszłością. Się rozkojarzyłam, przepraszam. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Tak, chcę iść, dobrze, niech idzie. No pięknie, cztery puławy. Wasze czynniki wewnętrzne. Kochankowie. Znowu się rozjechałam z tymi kartami. Przepraszam Was, kochani. Sekundkę. Otoczenie, rodzina, czynniki zewnętrzne, przyjaciele, współpracownicy. Rycerz kielichów. Przed chwilą rybki miały to samo tutaj w tej samej pozycji. No, możecie liczyć na kogoś z znaku wodnego. Rak, skorpion, bądź ryby. Dobra wiadomość jakaś od przyjaciela. Wasze obawy bądź nadzieje, kochani. Cesarzowa. Cesarzowa. I koniec miesiąca. Trzy denary. No, 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 koziorożce, jakie macie piękne, harmonijne czytanie. Naprawdę rewelacyjne. Bardzo dużo arkan wielkich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć arkan wielkich. Czyli, kochani, już Wam mówię, że to, co tutaj teraz dzieje się na stole, może się przeciągnąć o co najmniej 3 miesiące, tak? Więc takie, no... Prawdziwe działanie tego przesłania może się nawet do 3 miesięcy przesunąć, tak? W tle macie diabła. I diabła się nie boimy, ponieważ diabeł to jest Wasza karta. To jest Wasza karta. Wy bardzo lubicie no, i materializm, tak jak diabeł, tak? I lubicie być kuszeni, tak jak diabeł kusi. Fajne karty, naprawdę. No dobrze. To
to zaczynamy. Kochani, jesteście w energii rydwa. Rydwa. Bardzo szybka energia. Karta, która wiezie nas do celu, do osiągnięcia sukcesu. Przejmujemy kontrolę nad czymś, nad swoim życiem, nad sprawami. Będzie się działo, coś ruszy do przodu, jakieś sprawy, które się wlekły, które się jakoś ślimaczyły, które po prostu nie dały rady się pozałatwiać w jakimś takim konkretnym tempie, teraz ruszą do przodu i to za Waszą sprawą. Wy to popchniecie, Wy to jakoś zmobilizujecie, żeby to jakoś drgnęło, jakoś po prostu ruszyło do przodu, tak? Ruszyło do przodu, żeby nie stało to już w miejscu. Co jeszcze możemy powiedzieć o rydwanie? Jest to karta tak zwany ratownik, dowozi nas do wymarzonego celu, tak? Jest to kontrola nad sprawami, ale może być to podróż, częste wyjazdy, może być to myślenie o zakupie na przykład nowego pojazdu, nowego auta, czyli jednym słowem mówiąc samochodu. Ale ogólnie jest to karta mówiąca, że bierzemy kontrolę nad sytuacją, tak? Panujemy już nad daną sytuacją, umiemy okiełznać wszystkie tutaj sprawy i energie, które po prostu, no, jeden koń może jechać w jedną stronę, drugi w drugą, jeden jest tam negatywną energią, drugi tym pozytywną, ale Wy macie nad wszystkim kontrolę, tak? I nad tymi złymi rzeczami, i nad dobrymi. I Wy po prostu mkniecie ku sukcesowi. Nieważne, kto tu wpadnie pod te koła, pod te kopyta, tak? Wy jedziecie do przodu, na nic nie patrzycie, jedziecie osiągnąć swój cel. Jest to bardzo pozytywna karta, karta ruchu, szybkości i mówię, kontroli nad sprawami, tak? Już jesteście tak zdeterminowani, że po prostu powiedzieliście dosyć tego, dajcie mi te lejce, ja jadę po swój sukces. Więc w takiej szybkiej, ogólnie szybka energia, szybka, coś się zerwie, coś ruszy nagle do przodu. I teraz tak, co Wam będzie pomagać bądź przeszkadzać? No raczej mi się wydawać, że będzie Wam to pomagać, ponieważ macie kartę Króla Denarów. Król Denarów jest to karta Trygonu Ziemi, mężczyzna 45 wzwyż z Trygonu Ziemi, byk, panna bądź koziorożec, więc to jest też Wasza energia. No i Król Denarów to są pieniądze i to są niezłe pieniądze i to są stałe pieniądze, takie po prostu, no, które sobie czy odłożyliście, czy zarobiliście, czy jakaś premia, czy jakiś zaskórniaczek. Jakieś potężne, duże pieniądze, które być może, no, ten rydwan tutaj, że tak powiem, zdobędzie, tak? Więc na pewno ta karta jest Wam tutaj bardzo pomocna. Być może jakaś dobrze płatna praca, jakieś dobre wynagrodzenie za pracę, jakieś dodatkowe pieniądze, coś tutaj jest na rzeczy. Ewentualnie, mówię, no będziecie chcieli sobie zmienić samochód, ale to tylko dla niektórych koziorożców. Wasze czynniki, nie wewnętrzne, przepraszam, to są Wasze zamiary. Jakie kroki będziecie podejmować? No Wy chcecie tutaj jak najbardziej osiągnąć sukces, o czym mówi karta gwiazdy i Wy macie nadzieję, że to się spełni, tak? Karta gwiazdy jest to nadzieja, tak? Jest to takie światełko w tunelu, jakby to można powiedzieć, odnalezienie własnego celu, tak? Jest to też szczęście, jest to optymizm, szansa i dobra przyszłość, więc mi się wydaje, że po prostu teraz uważacie, że jak już te sprawy ruszą do przodu, to będzie Was czekać dobra przyszłość i Wy macie na to nadzieję. Jest to karta spełnienia życzeń, spełnienia marzeń, karta bardzo szczęśliwa, coś, co dostajemy od losu, tak? I Wy po prostu tak będziecie tutaj w tym miesiącu działać, żeby wszystkie te właśnie Wasze sprawy, Wasze marzenia się pospełniały, posprawdzały i żeby ta gwiazda Wam tutaj przyświecała w tym szybkim działaniu, tak? W osiągnięciu tego wymarzonego celu. I teraz tak, co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta cesarza. Jest to karta zodiakalnego barana. Jest to karta dobrego ojca, szanującego się o wysokim autorytecie, jakiegoś pracodawcy, osoby na jakimś wyższym stanowisku, zazwyczaj jest to szef, albo mówię ojciec, albo osoba, no, pracodawca, to samo co szef, tak? No ale osoba na
takim stanowisku, które po prostu no, zarządza, tak, jakąś grupą osób, ma pod sobą ludzi, wie jak zarządzać, cieszy się niezmiernym szacunkiem, autorytetem. Jest to osoba stanowcza, bardzo asertywna, wymagająca, może czasami troszeczkę despotyczna, ale no, zależy jak to do jakiej sytuacji tutaj ustosunkować, tak? Jest to ogólnie władza i odpowiedzialność, tak? Taka apodyktyczność, więc no, siła. Jakiś urząd, jakieś właśnie panowanie nad czymś, ogólnie władza, tak? Więc mówię, może być to wasz jakiś szef, jakiś pracodawca, ewentualnie, no mówię, osoba, która po prostu ma, wie co ma, bo to jest majętna osoba, cesarz, tak? Jest to, no, ktoś, który po prostu cieszy się, że tak powiem, w środowisku właśnie wysokim autorytetem i szacunkiem. I teraz tak, to odchodzi do przeszłości, więc albo taka osoba w waszym życiu odchodzi do przeszłości, to jest raz dla jednych koziorożców. Być może niektóre z was będą się żegnać z taką osobą w swoim życiu. Z tym, że ta osoba tutaj tak jakby w przyszłość patrzy, tak siedzi na tym tronie, wyciągam tą rękę w przyszłość, ofiaruje to berło. Więc nie wiem, czy to nie jest jakieś takie przekazanie pałeczki, ofiarowanie właśnie tej władzy. Tak, kochani, patrzę, że teraz mi tutaj strasznie światło przekłamuje kolory, ale może będzie dobrze. Właśnie poprzez ten rydwan, że ktoś tutaj oddaje wam coś i mówi, radźcie sobie sami na takiej zasadzie, teraz wy się nauczcie tego, co ja już umiem i co ja doświadczyłem. Może być to zmiana stanowiska w pracy, może być to zmiana szefa, zmiana pracodawcy, ale może być to też dla innych koziorożców zmiana sposobu bycia, nastawienia. Już nie jesteśmy tacy surowi, wymagający, właśnie apodyktyczni, tacy stanowczy, asertywni, tylko troszeczkę już inaczej może postrzegamy tutaj ludzi, inaczej traktujemy ludzi, już nie z taką wyniosłością. Nie jesteśmy już tacy twardzi, nie trzymajmy wszystkiego twardą ręką, tylko troszeczkę łagodniejsi, tak? Ale to już każdy tutaj do swojej sytuacji życiowej z was musi dopasować, bo naprawdę historii mogłabym tu układać dziesiątki, a nie chcę tego robić. Już każdy z was będzie wiedział, o jaką osobę tutaj chodzi, bądź zachowanie, bądź mówię, stanowisko, tak? W pracy. Nie, może być też tak, że niektórzy z was na przykład rezygnują z jakiegoś kierowniczego stanowiska, tak? I biorą sprawy w swoje ręce. Karta rydwanu to jest też karta działalności gospodarczej, więc być może niektórzy z was będą zakładać swoją własną działalność gospodarczą, swój własny biznes i pomogą wam w tym naprawdę fajne pieniądze. I wasze marzenia, jakieś nadzieje tutaj się spełnią poprzez tą gwiazdę. No dobrze, co w waszej głowie, kochani? Co będziecie planować, analizować w tym miesiącu? Mamy kartę pustelnika. Wy chcecie coś jeszcze raz dokładnie przemyśleć. Troszeczkę się, że tak powiem, ewakuujecie od ludzi. Troszeczkę chcecie pobyć w samotności. Boicie się, czy to po prostu wypali, czy nie wypali. Coś musicie jeszcze raz przeanalizować, przemyśleć, wszystkie zaprzeć. I jesteście w tym bardzo ostrożni. Musicie się namyśleć, zastanowić. I trzymacie te plany w swoim sekrecie, tak? Musicie pobyć sami. Sami ze swoimi odczuciami, myślami. Jesteście już naprawdę zdeterminowani i wiecie, że panujecie nad sytuacją, ale musicie jeszcze raz wszystko to przemyśleć, tak? To jest taka izolacja, wycofanie się ze środowiska, tak jak powiedziałam, z otoczenia, taka troszeczkę społeczność, więc coś chcecie przemyśleć i to coś jeszcze siedzi w przeszłości, więc już nie analizujcie tej przeszłości, kochane koziorożce. Co było, to było, tak? I zwłaszcza jak ta przeszłość nieraz była, no, niekolorowa, prawda? Więc nie wracajcie do tego, ale być może jakieś doświadczenia z przeszłości chcecie przemyśleć, no nie wiem, myślicie i to naprawdę, że tak powiem, w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo macie to na pozycji głowy. No, pustelnik na pozycji głowy to już jest myślenie do kwadratu po prostu, nawet do sześcianu bym powiedziała. Ale dobrze,
Znajdźcie tą mądrość, znajdźcie ten klucz i dobrze wszystko przemyślcie, żeby po prostu no, nie sparzyć się na jakiejś złej decyzji, tak, że później czegoś nie żałować. Mówię, no ci, co będą kupować samochód, to niech dobrze się zastanowią nad tym. Dobrze, kochani. Najbliższa przyszłość. Cztery buławy. No cztery buławy to jest ogólnie szczęśliwy dom. To jest taka stabilna rodzina o mocnych fundamentach. Nic nie powinno tutaj zagrażać. Jesteście szczęśliwi. To jest radość, to jest szczęście. To są też jakieś uroczystości. Być może co niektórzy z Was będą zaproszeni na jakieś zaślubiny, chrzciny, urodziny, jakieś takie właśnie większe rodzinne imprezy. Co jeszcze o czterech buławach? Cztery buławy, tak jak mówię, budowanie czegoś pozytywnego, tak? Ale to jest ogólnie karta rodzinna, karta domu i takiego no, stabilnego domu, tak? Że no, nic nie jest w stanie tutaj Wam zagrozić, nic nie jest w stanie zachwiać tego bezpieczeństwa, tego szczęścia rodzinnego, tak? Więc ogólnie będziecie szczęśliwi w tym miesiącu. W domu nie będzie absolutnie żadnych problemów, żadnych sprzeczek, żadnych jakichś takich nieporozumień. Powiem Wam, koziorożce, że macie naprawdę fantastyczne czytanie na marzec. Macie 7 arkan wielkich, ale to są bardzo fajne karty, bardzo pozytywne. I no, fajny marzec przed Wami, kochani. Bardzo fajny. Będą mi pieniądze i szczęście, spokój rodzinny. I jakieś Wasze marzenia się tutaj spełnią. No, coś tutaj naprawdę... No i jeszcze mówię, macie w tle tego diabła, która jest Waszą kartą. To jest karta być może uzależnień od czegoś, ale ogólnie jest to karta też materializmu, z naciskiem takie na materializm, tak? No koziorożcy lubią pieniądze, lubią pracę, być może jesteście tu za bardzo uzależnieni, przywiązani do czegoś, bądź kogoś. Ale ja bardzo widzę tą kartę pozytywnie, ponieważ wyszła ona tutaj dla Was, a zobaczcie, na tej karcie jest koziorożec, tak? Nie wiem, czy to będzie widać. No i ta kamera mi... O! Widzicie? Koziorożec. Nad głową tego diabła nawet wystaje. I ten diabeł nawet za tymi plecami ma takie rogi jak koziorożec i tutaj pod udami takie futro. No, no bardzo ładnie to zrobione jest. Więc to jest Wasza karta. Ale wiecie, co teraz przyszło mi do głowy? Zobaczcie. Zobaczcie, jak te karty są do siebie bardzo podobne. Widzicie? Dla mnie różnią się tylko tym, że tutaj trzyma na łańcuchach kobietę i mężczyznę. I też jakby stał, jakby jechał tym rydwanem, mówię teraz o diable. A zobaczcie na ten rydwan. Tak? Dwa koniki. Uff, jeja, z tą kamerą, naprawdę. No, czas chyba sprzęt zmienić. No kurczę, no tak Wam chciałam pokazać, ale widzicie, o co mi chodzi, że w rękach i diabeł trzyma tutaj kobietę i mężczyznę, czyli dwie energie, tak? I ten woźnica tutaj w tym rydwanie też trzyma dwie energie. Dwa różne konie. Ja nie wiem, czemu to mi się nie chce zoomować. No Boże, kochany, no taka droga kamera. O, teraz może coś będzie. O, teraz w ogóle zaczęła fiksować. Och, jej, kochany. Widzicie? I Wy jesteście tutaj i tym woźnicą, i tym diabłem w tym całym marcu. Czyli możecie mieć nad ludźmi kontrolę, możecie mieć kontrolę nad sytuacjami wszelakimi i naprawdę możecie tacy być, no, tutaj dominujący. Wręcz nawet bym powiedziała za bardzo troszeczkę. Dobrze, zabieram, kochani, bo już kamera mi świruje, a chcę jeszcze zrobić kilka czytań dzisiaj. Przepraszam Was bardzo. Więc no, to ta karta będzie Wam tutaj pomagać i takiej odwagi Wam dawać, bo diabeł to jest taki, no, on kusi, zrób to, zrób, tak, tak. Będzie Wam podszeptywał ten diabeł i ta Wasza intuicja będzie Was tutaj kierować, no, na dobre tory. No i jednym słowem będziecie sobą, będziecie po prostu w tym miesiącu sobą, kochane koziorożce. Dobrze, Wasze czynniki wewnętrzne. Kochankowie. Kochankowie, karta, która no, ma różne opinie. Dla mnie jest to karta mówiąca o jakimś zakochaniu, o jakiejś ukrywanej miłości, o kochanku, kochance, o partnerstwie, o zakochaniu.
A co niektórzy mówią, że jest to wybór, podjęcie jakiejś decyzji, zastanawiamy się. Na niektórych taliach tarota pokazana jest tutaj para i mężczyzna stoi i są pokazane dwie kobiety, tak? I on tak stoi tyłem, jakby się zastanawiał, to chyba w tym tarocie snów tak jest. Którą z pań wybrać, tak? Czyli tak jakby podjęcie decyzji, zastanawiamy się nad czymś. No tutaj dla mnie bardziej ta karta mówi o zakazanej miłości, tak? O takim właśnie, razem z tym diabłem, no to już bym powiedziała, że to już w ogóle jakieś szaleństwa, jakieś ekscesy, skoki w bok i tak dalej. Ale być może chcecie zaszaleć, być może chcecie tutaj no odświeżyć coś, jakąś dzikość, taki zakazany owoc troszeczkę poczuć, tak? Zobaczcie, oni są tutaj w raju. I ten anioł tutaj niby im błogosławi, niby czuwa nad nimi, a oni tak tutaj robią co chcą, tak? Próbują tego zakazanego owocu. Więc tutaj no nie zawsze jest to karta wyboru. Bardziej bym tutaj stawiała właśnie, że kochankowie to jest karta jakichś wątpliwości, rozterek, ale też zakazanej miłości, tak? Ale to ogólnie może być związek, zakochanie. Kochanek bądź kochanka, romans, miłość, tak? Więc tutaj będziecie w takiej energii. Będziecie tacy bardzo, bardzo namiętni może w tym miesiącu, kochane koziorożce. Jest to też karta zodiakalnego bliźniaka. Tutaj macie kartę wodnika, gwiazda. A pustelnik to jest karta, o ile dobrze pamiętam, raka? Nie, żebym czegoś nie palnęła teraz. Panny, przepraszam. Pustelnik to panna. Oczywiście. Pustelnik to panna. Dobrze, moi kochani, lecimy dalej. Otoczenie. Otoczenie mamy rycerza kielichów. Bardzo piękny rycerz. No rycerz kielichów, on jedzie do nas jakimiś dobrymi nowinami, tak? I jest to też karta mówiąca o kreatywności, tak? Wyobraźni. Nadchodzi jakaś miłość, jakieś dobre wiadomości i to z waszego otoczenia, czyli to może być od przyjaciół, od rodziny, od współpracowników, od znajomych. Karta zodiakalnych ryb, skorpiona bądź raka, z trygonu wody, mężczyzna 30-40 lat, tak? Jeżeli tutaj mówimy o osobie. Ale ogólnie są to dobre wiadomości. Albo ewentualnie jakieś uczucie tutaj do was jedzie, tak? Albo będziecie mieli świetną wyobraźnię, będziecie kreatywni. Też tak może być. Troszeczkę... Tylko, że to otoczenie, to raczej bym powiedziała, że tu jakieś czekają was bardzo dobre wiadomości. I teraz tak, wasze obawy bądź nadzieje. Macie kartę cesarzową. Cesarzowa jest to piękna kobieta. Bardzo majętna, bardzo wygodna, ale też bardzo przewrażliwiona. Lubi matkować, no ogólnie jest to doskonała matka i to jest karta mówiąca o macierzyństwie, o ciąży, o matce, tak? Ale jest to też piękna, zmysłowa kobieta, tak? Więc cesarzowa to jest płodność, to jest obfitość, to jest kobieca władza, wrażliwość. Ale to jest też nadopiekuńczość, tak? Może to być bogata kobieta, jakaś bardzo zmysłowa, piękna. Wygodna, która też no, jest szanowana. Jest szanowana, też się cieszy jakimś autorytetem. No jest to żona cesarza tutaj tego, tak? Więc no, kobieta, która ma i majątek, i jakiś status społeczny. A czemu się wy jej obawiacie? No nie wiem, może obawiacie się, co mama na to wszystko powie? Albo obawiacie się swojej żony, albo obawiacie się inny koziorożce z kolei ciąży, macierzyństwa. Ale to są obawy bądź nadzieje. Raczej mnie się wydaje tutaj, że te wasze plany, te sprawy, które ruszą, po prostu przyniosą dobre owoce i wszystko wam się rozmnoży, będzie tego więcej, być może dobre jakieś finanse. Macie cesarzową, więc nie macie się czego obawiać. To jest bardzo dobra karta, wróży bardzo dobrze wszystkim interesom. Jeżeli w coś inwestowaliście, to na pewno wam się podwoi bądź potroi, po prostu pieniądze będą się mnożyły i no, będziecie się czuli tak jak ta cesarzowa, tak, że macie, że ładnie wyglądacie, że ludzie was podziwiają. Kochani, jak kończycie miesiąc? Trójką denarów. To
Trójka denarów to jest takie ugadywanie się z kimś. To są kontrakty, to są umowy. To są też jakieś spółki, tak? Zawiązywanie jakichś spółek, ale bardziej bym tu patrzyła na przyjęcie jakiegoś zlecenia, ewentualnie podpisanie jakiejś umowy. No ci, którzy o tym aucie będą tu myśleć, to sfinalizują to bardzo dobrze, będą zadowoleni. Ci z Państwa, którzy podróżują, wyjeżdżają, załatwiają jakieś sprawy, no to też uda Wam się tutaj wszystko pozałatwiać i ta umowa będzie podpisana, będzie jakiś kontrakt. To jest też karta szkolenia, to jest też karta nauki, więc ci, co no, tam podejmą jakieś wyzwania tutaj właśnie odnośnie jakiejś edukacji, kształcenia się, więc też macie tutaj szansę na zdanie wszelakich egzaminów, tak? Wszystkie wasze marzenia w marcu powinny się spełnić. Naprawdę. I ten diabeł, ta wasza energia będzie Wam w tym pomagać. Bądźcie sobą, kochane koziorożce, w tym miesiącu. Bądźcie sobą. I każdą sprawę dokładnie przemyślcie. Teraz troszeczkę kart tutaj wyjaśnimy. Zobaczymy, o co tutaj dokładnie chodzi. Może najpierw z tym cesarzem. Kto to jest ten cesarz? Czy to jest jakiś Wasz przełożony? Czy to jest po prostu Wasza jakaś taka postawa, pozycja? Siedem denarów. To jest jakaś cierpliwość, oczekiwanie na coś. Siedem denarów jest to, karta mówi o tym, że po prostu zrobiliście wszystko, co mogliście zrobić i teraz czekacie. Więc być może już po prostu to czekanie zostawiacie za sobą, tak? Na coś czekaliście, być może na jakieś pieniądze. No, od być może pracodawcy, tak? Ale wasza cierpliwość się już skończyła i dlatego jest ten rydwan. Dlatego te sprawy ruszają do przodu. Nagle coś już po prostu pęknie i po prostu idzie. Już nie można tego zatrzymać, tak? I znowu denary, więc bardziej ten miesiąc, bym powiedziała, jest nastawiony na dobrą pracę, na finanse, na dorabianie się, pomnażanie swojego majątku, tak? Spełnianie swoich marzeń i żeby była taka ta właśnie stabilna pozycja tutaj w domu, tak? Dobrze. O co chodzi może z tym rydwanem? Ten rydwan, do jakiego sukcesu ma Was zawieść? Królowa kielichów. Królowa kielichów, czyli jakaś to jest, no myślę, że to jest jakaś po prostu dobra decyzja, tak? Królowa kielichów jest to karta kobiety, 45 lat wzwyż, trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Ja myślę, że to jest ta osoba z otoczenia, która tutaj właśnie ten rycerz kielichów jest. Muszę jeszcze dopowiedzieć, dlaczego ta królowa kielichów. No tak, no jesteście w energii rydwanu, szybkości, tak? A królowa kielichów jeszcze mówi o takim łagodnym waszym usposobieniu, że będziecie do rany przyłóż. No i siedem buław, tak? Czyli bronicie swoich wartości jakichś, bronicie swoich uczuć być może. Będziecie tutaj walczyć też o swoje uczucia, o swój związek. Przejmujecie jakąś kontrolę może, tak? Dobrze, teraz pustelnika. Mamy gwiazda, czyli wy tutaj myślicie intensywnie o spełnieniu się tego waszego marzenia. Macie jakieś marzenie, no każdy z was już wie, jakie ma marzenie i będziecie intensywnie tutaj myśleć o tym marzeniu swoim, ewentualnie jest to osoba spod znaku wodnika. Kochankowie, mamy królowa mieczy, kolejna wodnikowa karta albo osoba spod znaku bliźnięta waga wodnik, trygon powietrza z kochankami. No moi kochani, czyś byście tutaj myśleli o romansie z jakąś właśnie panią wodnik albo związek macie. Nasze czynniki wewnętrzne, no może po prostu jesteście w związku tutaj i no darzycie uczuciem tą osobę. Rycerz kielichów.
pojawia się diabeł, czyli ktoś będzie was tutaj kusił na coś, no, coś będzie wam proponował tutaj. Uważajcie troszeczkę na tą propozycję, na tą wiadomość, bo no, żeby ona tutaj nie była troszeczkę przerysowana. Karta diabła to jest też karta nerwowości, ale ja tego tutaj u was nie widzę, że będzie nerwowo. Nie widzę tego. Raczej bym powiedziała, że będziecie w swoim sosie. Będziecie tutaj grali, no, według waszych reguł. I cesarzowa teraz. Piątka mieczy. No, boicie się, że ktoś was tutaj oszuka. I to ta cesarzowa. Boicie się. Boicie się, żeby ktoś was tutaj nie zranił, żeby was nie wykorzystał w jakiś sposób, tak? Ewentualnie, no, piątka mieczy to są też awantury, jakieś potyczki słowne, więc być może obawiacie się tego, żeby nie było jakiegoś krzyku właśnie z tą cesarzową. Jakiś awantur, tak? Kłamstw, jakiś oszust, ale raczej takie awantury, potyczki słowne, wykrzyczenie sobie czegoś. Trzy denary. I as denarów. Tak, umowa o pracę, albo właśnie, no może też tak być, kochani, że ci z Państwa, którzy, mówię, zmienili stanowisko, wzięli sprawy w swoje ręce, założyli działalność gospodarczą, spełnią się Wasze tutaj oczekiwania, będziecie bardzo zadowoleni, tak? I podpisanie jakiejś umowy, jakichś kontraktów, coś Wam wyjdzie, jakieś pieniądze, dobra praca, tak? No i wyjaśnienie to asem denarów, czyli duże pieniądze widzę na koniec miesiąca marca, bardzo duże. Ewentualnie dla tych z Państwa, którzy szukają pracy, zmieniają pracę lub się przebranżawiają, coś zmieniają w swoim życiu zawodowym, widzę stałą umowę o pracę, tak? Bo as denarów, asy to jest ziemia, czyli to jest coś stałego, gruntowanego. Widzę tutaj, że będą duże pieniądze z tego, tak? No, troszeczkę takie, no, pomieszane tutaj to czytanie, ale ja myślę, że każdy z was tutaj coś znajdzie. Rada jest taka, to bądźcie w tym miesiącu sobą. I jest nacisk właśnie na materializm, tak? Jeżeli czekacie na jakieś pieniądze, musicie sprawy wziąć w swoje ręce i będą duże pieniądze na koniec, tak? Albo będzie umowa o pracę, ci, co poszukują samochodu, tak? Też sfinalizują, będzie umowa podpisana, będą pieniądze, ci może kto co chcą sprzedać, samochód zmienić, tak samo. Jakieś wyjazdy, jakaś praca wyjazdowa, też będą pieniądze. Ogólnie kończy się miesiąc pięknie albo jakąś stałą umową, sprzedażą być może czegoś, albo kupnem czegoś, albo stałą umową o pracę. Jakimś kontraktem, dużymi pieniędzmi się kończy tutaj miesiąc. Jakieś wasze marzenia tutaj się spełnią. Tylko dobrze wszystko przemyślcie. Nie dajcie się tutaj wmanewrować w jakieś oferty nieuczciwe, bo w tym momencie, jeżeli jest w otoczeniu diabeł, to może być to podstęp, może być to oszustwo, kłamstwo, ktoś może was zmanipulować, podejść w jakiś dziwny sposób, tak? Więc uważajcie na to. No uważajcie tutaj też na jakieś potyczki słowne, nie wiem, czy z żoną, czy z matką. Mogą być jakieś tutaj, żeby ktoś was nie zranił, tak? I bądźcie, kochane koziorożce, sobą w tym miesiącu i nie dajcie się. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Teraz zobaczymy dla was jeszcze afirmacje. Bardzo ładny miesiąc macie, bardzo ładny. Dwie karty gwiazdy, Boże, iść. Osiem wielkich arkanów. Dziewięć nawet, a dwa razy diabeł wyszedł. Bardzo ładne czytanie. I pamiętajcie, że jeżeli czekacie na duże pieniądze lub jakąś umowę, sfinalizowanie czegoś, będzie to, ale może się nawet przesunąć o 3 miesiące, ponieważ macie bardzo dużo arkan wielkich w tym miesiącu. Czyli coś może się w marcu zapoczątkować, a naprawdę do skutku dojść nawet w czerwcu, tak? Dobra, i afirmacja dla naszego koziorożca. Mam. Chcę przebaczyć. Widzicie, kochani, jaka piękna afirmacja. Chcę przebaczyć. Przebaczenie wobec siebie i innych uwalnia mnie od burzenia przeszłości. Przebaczenie to odpowiedź na prawie wszystkie nasze problemy.
Przebaczenie to dar, który wyręczamy sami sobie. Wybaczam innym, a tym samym wyzwalam swoją duszę. No kochani, macie przepiękną afirmację. Pamiętajcie, jeżeli macie coś z przeszłości, co was męczy, co was gnębi, nie wracajcie do tego. Przebaczcie osobom, które was skrzywdziły. Odpuśćcie te sprawy, niech to idzie. Pamiętajcie, że każdego dnia, jak budzicie się, co rano zaczyna się nowy dzień. Zaczynacie żyć od nowa, tak jakbyście się na nowo rodzili. I nie cofniecie czasu, więc nie ma co siedzieć w przeszłości i karmić się nią, bo ona nas nie wyżywi. Ona tylko sprawi, że jeszcze bardziej będziemy spragnieni i szczuplejsi, tak? Żyjmy przyszłością, planujmy, kreujcie swoją przyszłość pozytywnie, tak? Pozytywnymi myślami. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, jeżeli czytanie nie rezonuje, sprawdźcie znak ascendentalny. Nie musi z każdym rezonować. Ja zawsze powtarzam, będę się cieszyła, jak chociaż jeden komentarz będzie, że rezonuje w 100%, to już będę wiedziała, że akurat tą osobę tylko moje karty chciały przyciągnąć i coś jej tutaj przekazać. Ogólnie macie bardzo fajne czytanie. Życzę wam udanego miesiąca, żeby wszystkie te gwiazdy wam się tutaj spełniły. Pamiętajcie, miejcie kontrolę nad sytuacją, tak? Panujcie nad wszystkim, nie odpuszczajcie i każdą sprawę dobrze przemyślcie, a będą pieniądze, będzie praca, będą umowy i będzie szczęśliwy dom i rodzina, jak te cztery buławy, tak? I bądźcie sobą, kochane koziorożce. Dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnych czytaniach. Do usłyszenia.